Jest to domofon analogowy o nazwie Slim, dwuprzewodowy. Jest montowany w budynkach wielolokatorskich. Najczęściej jest montowany w budynkach wielolokatorskich. Składa się z podstawki oraz słuchawki. Na podstawce z prawej strony znajduje się przycisk do otwierania drzwi oraz regulacja z prawej strony, znajduje się regulacja trzystopniowa głośności. Taki unifon współpracuje z centralkami o symbolach TD3, TD4, TD6. Podłączany jest do centralki dwoma przewodami. Napięcie, jakie jest doprowadzane do unifonu, wynosi 11,5 V. Zobaczymy, co jest wewnątrz unifonu. Aby otworzyć unifon, musimy włożyć śrubokręt w te otwory znajdujące się z prawej i z lewej strony. Wkładamy śrubokręt i podważamy pokrywę. Otwieramy unifon. Wewnątrz znajduje się elektronika. Gniazdo łączące całą elektronikę ze słuchawką oraz dwa uchwyty służące do podłączenia unifonu do centralki. Należy zwrócić uwagę, aby prawidłowo podłączyć przewody do tego uchwytu. Nie ma konieczności lutowania, po prostu przykręcamy przewody przy pomocy śrubek. Zobaczymy teraz, jak jest zbudowana słuchawka domofonu. Odkręcamy śrubkę. Otwieramy obudowę słuchawki. Siada ona takie zatrzaski w przedniej i tylnej części. W obudowie znajduje się słuchawka, mikrofon słuchawki oraz dodatkowo jest zamontowany taki obciążnik. Ten obciążnik ma na celu zwiększenie wagi słuchawki, ponieważ ona jest bardzo lekka. Aby lepiej się trzymała na podstawce, po prostu został trochę zwiększony ciężar słuchawki.